Druga kolejka ligowa to powrót naszej drużyny na ulicę Sołtysią, gdzie podejmowaliśmy zespół Urani Ruda Śląska. Niewątpliwym faworytem tego spotkania był zespół prowadzony przez Damiana Ozdrowskiego, choć samo spotkanie pokazało, że Urania napsuje krwi niejednej drużynie w naszej lidze. Przed samym spotkaniem doszło do oficjalnego otwarcia nowej wyremontowanej trybuny. Wstęgę przycięli prezes klubu Grzegorz Kubista, a także jeden z głównych pomysłodawców Tomasz Holc. Przejdźmy już do wydarzeń boiskowych i zobaczmy, jaki skład przystąpi do meczu z Uranią. W bramce zagra Tomanek, w obronie od lewej Gancarczyk, Nawrot, Renner, Rzemła. W linii pomocy zagra Nowak, od lewej strony Kędzierski, Colik, Rosiński i Nowotnik. W ataku Rzepa. Na ławce rezerwowych zasiądą Owsiński, Bremer, Drzewiecki, Zając, Kaczmarczyk, Wojtynek, a także Pasieka. Od początku tego pojedynku mamy ogromną przewagę w posiadaniu piłki. Trzecia minuta spotkania, Rosiński, świetna piłka na lewą stronę do Kędzierskiego. Kędzierski błyskawicznie wchodzi w pole karne, zagranie wzdłuż bramki. Obrońcy Urani zażegnują jednak niebezpieczeństwo i piłka ostatecznie trafia w ręce Pardeli. Trzy minuty później kolejna niezła okazja, Gancarczyk, świetna piłka na prawą stronę do Nowotnika, ten efektownie piętką zagrywa do Rzemły. Przemysław Rzemła, wejście w pole karne, dośrodkowanie, a i centymetrów zabrakło Rzepie, aby wpakować piłkę do bramki. Mocno naciskały Uranie, na razie bez efektu bramkowego. W 23 minucie Rosiński na 20 metrze, uderzenie, piłka trafia jednak do koszyczka, póki co bezbłędnie Pardeli. W 28 minucie goście mają tak naprawdę pierwszą okazję w tym meczu. Z rzutu wolnego dośrodkowuje Piecha, kapitalne dośrodkowanie na głowę krzywdy i goście niespodziewanie prowadzą 1-0. Zawodnik gości uprzedzi całą linię defensywną Podlesianki, zaskakując bezradnego Artura Tomanka. Na analizę przyjdzie czas, jednak no myślę, że troszkę więcej mogłem zrobić, jednak troszkę też cały blok obronny myślę nie zachował się najlepiej. Zobaczę wideo i ocenię. Ciężko mi dać tak na chłodno oceniać. Strzelał Bartosz Nowotny. Pięć minut później rozpędza się Nowotnik, kapitalna, miękka piłka w pole karne do Rosińskiego, strzał na bramkę, kapitalna interwencja Pardeli, który po raz kolejny chroni swoją drużynę przed utratą bramki. Intuicyjna obrona golkipera gości, a później zdobitką nie zdążyli ani Kędzierski, ani Rzepa. Dwadzieścia sekund później mamy kolejną szansę, Nowotnik, zejście do środka, Nowotnik cały czas przy piłce, uderzenie z 20 metra, ale niestety po raz kolejny niecelnie. Po zmianie strony boisku pojawi się nasz super snajper Radosław Kaczmarczyk, który zastąpił Szymona Nowaka. Po przerwie pierwszą okazję mamy w 52 minucie, dośrodkowuje Gancarczyk, pole karne, dobra okazja, gracze Urani zażegnują jednak niebezpieczeństwo, posyłając piłkę na rzut rożny. 8 minut później łudząco podobna sytuacja, znowu dośrodkowuje Gancarczyk polu karnym, jest Jakub Rzepa. Cóż za sytuacja, piłka zamiast znaleźć się w bramce, zatańczyła na 5 metrze i Urania nadal na 0 z tyłu. A
aż w końcu nadeszła 69 minuta. Z narożnika boiska dośrodkowuje Gancarczyk. Bardella odbija piłkę przed pole karne. Colik ponownie do Gancarczyka. Gancarczyk, kapitalne dośrodkowanie. W polu karnym jest Kuba Rzepa i w końcu mamy bramkę. Świetny strzał głową naszego napastnika i w końcu doprowadzamy do wyrównania. Szczelny mur Urani rozbity i to był przełomowy moment tego pojedynku. W 70 minucie wpada bramka wyrównująca, a jej strzelcem występujący z numerem 11 Jakub Rzepa. Cieszę się, że udało mi się to strzelić. Widziałem, że Gancar już przymierza się do środkowania w przerwie w meczu. Mówiłem, żeby dośrodkował na krótki słupek. Ja tam będę, no i udało się. To 20 sekund później idziemy za ciosem. Colik zagrywa na lewo do Kędzierskiego. Ten zagrywa do Kaczmarczyka. Piłka trafia do Gancarczyka. Świetna piłka w pole karne do Kaczmarczyka. Kaczy kapitalnie zagrywa do Rosińskiego. Ależ okazja i gol! Gol dla Podlesianki. 120 sekund, które wstrząsnęły Uranią. Z bardzo ciężkiej pozycji odwracamy losy meczów. 120 sekund, a Rosa strzela drugiego gola w tym sezonie. Sprytne zachowanie Rosińskiego, który dopiero w drugim tempie zdecydował się na uderzenie, czym zaskoczył bezradnego Bardellę. Kolejne fragmenty meczu należały już tylko do Podlesianki. René, kapitalne zagranie na prawo do Nowotnika. Nowotnik dośrodkowuje w pole karne i jest tam Kędzierski. Dobra okazja i gol! 3-1 dla Podlesianki i ogromny spokój Kędzierskiego, który ostatecznie zamyka to spotkanie. Dostałem piłę, powiedziałem Bartkowi, żeby mi przerzucił piłkę w drugiej połowie i coś się stworzy, więc dostałem piłkę, przyjąłem sobie i troszeczkę szczęścia było na pewno, bo przebitka troszeczkę, ja wystawiłem stopę, obrońca przebieg, no i wiedziałem, że tylko i wyłącznie mogę uderzyć po długim obok głowy. 90. minuta meczu. Bardella zagrywa wprost pod nogi Dawida Colika. Colo posyła świetnie piłkę do wprowadzonego w drugiej połowie Zająca. Zagranie do Kaczmarczyka. Świetnie przyjęcie. I uderzenie, mamy 4-1. Odrobina bić Sokera na Podlesiu. A Kaczy ustala wynik tego z pojedynku na 4-1 dla naszej drużyny. Świetne ostatnie 20 minut naszego zespołu zaważyło na pewnym zwycięstwie nad Uranią, choć nie było to spotkanie łatwe. Za tydzień zagramy derbowy pojedynek ze Spartą Katowice. Mecz odbędzie się w sobotę o godzinie 17:30 na ośrodku sportowym Kolejarz. Serdecznie zapraszamy naszych kibiców do dopingu i wspierania zespołu w tym trudnym spotkaniu. Posłuchajcie pomeczowych wypowiedzi. Urania bardzo dobrze się broniła przez długi okres czasu. No jeden stały fragment gry, strzelili bramkę, tak naprawdę drugi mecz rzędu, który musimy kruszyć ten mur. Na szczęście dzisiaj znów się udało. Przed meczem spodziewałeś się, że to będzie taka ciężka przeprawa? Jeśli mam być szczery, myślałem, że Urania zagra bardziej otwarty futbol, no jednak zamurowali się, bronili bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze bronili, ale my powolutku kruszyliśmy, no i się udało, bardzo się cieszymy. Ja dzisiaj znowu siła ofensywna pokazała moc, bo bramkę strzela Kędzier, Rosa, Kuba Rzepa i Radek Kaczmarczyk. Tak, no dzisiaj ta ofensywa strzeliła prawie cała, no my się cieszymy z tego, chociaż wygraliśmy jako zespół, cieszymy się z każdej bramki. No i znowu zmiennicy też dzisiaj swoje dołożyli, dzisiaj Kaczy na zmianie wszedł, zrobił swoje. Tak, Kaczy, Didi, także wszystkie zmiany znowu się udały. My się tylko możemy cieszyć z tak szerokiej kadry. Fajna druga połowa przede wszystkim, gdzie rywal postawił ciężkie warunki, bardzo dobrze się bronił i otworzyli spotkanie. Tak naprawdę jedyną sytuacją, jaką mieli, po stałym fragmencie strzelałem bramkę na 1-0 i bardzo ciężko nam jest odrobić, jednak to już pod koniec pokazujemy, że to do nas należy to spotkanie i wygrywamy pewnie 4-1. Ten mecz był takim, no, taką powtórką sprzed tygodnia. Też byliście długo głową w mur, no, ale w końcu się udało przełamać tą pierwszą bramkę, a potem już poszło łatwiej.
Tak, no domyślamy się, że cała ta liga będzie tak wyglądała, że rywale, gdy będą wiedzieć, że przyjeżdża podlesianka, to będą chcieli się bronić i wywieźć jakiekolwiek punkty, więc jesteśmy na to przygotowani. Fajnie, że pod koniec właśnie potrafimy dobić rywala i pewnie wygrać spotkanie po raz kolejny. Przeciwnik sobie stworzył jedną sytuację. No i trafili, niestety trafili. Wydaje mi się, że tak te mecze będą wyglądać. My będziemy grać w piłkę. Będziemy się też odkrywać. Niestety oni zrobili jedną akcję, my zrobiliśmy 10 i nie skończyliśmy. Druga połowa, no już dominacja. Oni w drugiej połowie tak naprawdę sobie nic nie stworzyli. My w szatni też sobie powiedzieliśmy kilka słów, żebyśmy przede wszystkim spokojnie podeszli do tej drugiej połowy, nie na siłę. No i wiedzieliśmy, że jak ich napoczniemy, no to już wpadnie. Dwa mecze, dwie bramki w swoim wykonaniu, to świetne wejście w barwy Podlesianki. No tak, bardzo, bardzo się cieszę, że mogę przede wszystkim pomóc drużynie. Ostatnio była bramka, asysta, teraz bramka, więc na pewno będziemy chcieli to podtrzymywać. Ja też będę chciał pomagać drużynie i nieważne kto strzela tak naprawdę. Najważniejsze jest to, żebyśmy grali w piłkę i wygrywali te mecze. Przeciwnicy mocno się murowali. Myśmy nie umieli rozegrać szybko, płynie pod bramką przeciwnika akcji. No i biliśmy głową w mur, no ale wiedzieliśmy, że musimy grać do końca i w końcu to wpadnie. Dzisiaj w ataku zastępowałeś Radka Kaczmarczyka, który gdzieś tam ma główny plac w Podlesiance. Bramkę strzeliłeś, czyli tego miejsca nie będziesz chciał szybko oddać. Nie, będziemy walczyć, nie? Mamy mocną kadrę, także trzeba walczyć o pierwszy skład. Bartłomiej Kędzielski i w 90 minucie Radosław Kaczmarczyk. Także wygrywamy dzisiejsze spotkanie